znajdujemy się na wprost Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie na ulicy Koziej. Są z nami Państwa, proszę się przedstawić. Lida Michalska, Komitet Obrony Demokracji. Jacek Wiśniewski, Komitet Obrony Demokracji. Co byście Państwo chcieli powiedzieć? Nie zostaliście wpuszczeni na to spotkanie. Jest to spotkanie oczywiście zamknięte, ponieważ wszelkie konsultacje w tym kraju w tej chwili odbywają się bez żadnych konsultacji. W związku z tym każdy głos odrębny jest traktowany jako wrogi, dlatego nie zostaliśmy wpuszczeni, co jest skandaliczne. Strony społecznej nie dopuszcza się w żadnej sprawie do głosu. A co się tutaj dzieje w prokuraturze? Prezentowane są wyniki ankiety dotyczącej tak zwanej ankiety dotyczącej zmiany konstytucji. Dotyczącej projektu w ogóle referendum konstytucyjnego. Byłam na jednym ze spotkań dotyczących właśnie tej zmiany. Widziałam te ankiety. Ankiety w żaden sposób nie są ewidencjonowane. Można wypełnić 1000 ankiet za tym, żeby konstytucję zmienić. Ale to nie ma znaczenia. Konstytucja może podlegać zmianom, natomiast nie może tych zmian dokonywać ekipa, która tą konstytucję po prostu łamie. To tak jakby zatrudnić włamywacza do tego, żeby, który włamał się do kilku mieszkań w budynku, żeby zmienił wszystkie zamki w tym budynku. To jest moim zdaniem niedopuszczalne. Dlatego chciałam wejść na to spotkanie, po to, żeby głośno to powiedzieć. Nie zostaliśmy wpuszczeni. Tak, a co może Pani powiedzieć o naczelniku państwa polskiego, Jarosławie Kaczyńskim? W tych sprawach jesteśmy zgodni z linią naszej organizacji Komitetu Obrony Demokracji. Wszystko na ten temat jest na naszych stronach, na przykład www.mazowsze.pl. Zapraszam. Okej, dziękuję bardzo. Dla Telewizji Narodowej reportaż przeprowadzał z ulicy Koziej. Ile to jest taki numer? Kozio? Krakowskie Przedmieście 25. Krakowskie Przedmieście 25, Radosław Siedlecki. Dziękuję bardzo.